Dzień dobry Państwu. Dzisiejsze spotkanie po święce artyście fotografikowi z Bydgoszczy, Jerzemu Ryglowi, który jest najczęściej nazywany arcymistrzem izocheli, ponieważ osiągnął niesłychaną biegłość w tej technice, która kiedyś nazywana była szlachetną, albo a dzisiaj nazywamy ją techniką specjalną fotografii. Jerzy Rygiel urodził się w 1931 roku w Bydgoszczy. Zaczął uczyć się w publicznej średniej szkole zawodowej numer 1, czyli dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że w technikum, w tym, co będzie za chwilę technikum, ale jednocześnie zaczął pracować w zakładach graficznych wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. I po 3 latach uzyskał kwalifikację fotochemigrafa, czyli tego pracownika, który umie przetwarzać chemicznie obrazy fotograficzne. Tam uzyskiwał poszczególne stopnie wtajemniczenia, między innymi w 1965 roku otrzymał dyplom mistrza fotografii reprodukcyjnej. Potem w 1972 roku zwolnił z tej drukarni okręgu wojskowego i powrócił do zakładów graficznych, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1988 roku. Z jednej strony mamy do czynienia z fotochemigrafem, który za moment stanie się artystą, fotografikiem, specjalistą izocheli. W 1951 roku, czyli mając lat 20, kupił sobie pierwszy aparat fotograficzny Synchrobok formatu 6x9 i rozpoczął swoją przygodę z fotografią. Był to bardzo prościutki aparat, blaszany. Taka skrzyneczka, którą można było w tym czasie kupić za niewielkie pieniądze, ten aparat był najbardziej popularnym chyba aparatem amatorskim, jaki używano w Niemczech. Zresztą nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie. Szukał swojego miejsca zafunkcjonowania fotografii. Najpierw wykonywał doskonałe portrety w fotografii architektury. Dopiero zaczął ujawniać ten swój fotograficzny profesjonalizm na początku lat 60., czyli w tym czasie, kiedy pracował w drukarni map Pomorskiego Okręgu Wojskowego. To znaczy, znalazł swoją niszę, czy swoją ścieżkę, swoją drogę do fotografii artystycznej i tą fotografią artystyczną była izochelia. On miał predyspozycję. Raz, że był fotochemigrafem, a po drugie, że pracował w drukarni map, gdzie powszechnie były używane wielkoformatowe błony fotograficzne, bo one musiały być używane, inaczej przecież te mapy by nie powstawały, nie można by było ich wydrukować. Różnej czułości, od bardzo kontrastowych po takie czułości zbliżające się do czułości negatywów ówczesnych i jakby to pracę zawodową albo z pracy zawodowej umiał wyciągnąć wnioski, które spowodowały, że w 1967 roku został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografii. Był człowiekiem niesłychanie pracowitym. Ponieważ dzisiaj już mało kto fotografuje techniką negatywowo-pozytywową, to ja Wam powiem, że aby uzyskać izochelię formatu powiedzmy 30x40 cm, on musiał wykonać kilka różnie naświetlonych pozytywów formatu 30x40. Należy pamiętać, że wtedy największym formatem negatywu było 6x9 cm. Następnie precyzyjnie złożyć te pozytywy, te
te błony graficzne naświetlone i wywołane, zrobić z tego kontrnegatyw, następnie z tego kontrnegatywu można było uzyskać na papierze bromosrebrowym odbitkę ekspozycyjną, odbitkę wystawową. Osiągnął niezwykłą perfekcję i niezwykłą precyzję w robieniu dużo wielkoformatowych zdjęć. I może ja bym chciał parę z tych zdjęć pokazać. Sam Jerzy Rygiel mówił, że on nie lubi portretować ludzi. Woli portretować swoje miasto, a właściwie dzielnicę, która mu była szczególnie bliska, mianowicie Jachcice, to jest dzielnica Bydgoszczy. Natomiast tutaj chciałbym przedstawić jako pierwszy, znakomity moim zdaniem portret z początków jego twórczości, 1964 roku, przedstawiający kobietę siedzącą w oknie, na jakimś podwórku, tytuł Podwórko, Warszawska 3. Jest coś takiego jak bliskość, którą uzyskuje fotograf wtedy, jeżeli udaje mu się jakoś uzyskać porozumienie z fotografowaną osobą. Otóż w tym przypadku ta piękna dziewczyna, która siedzi w oknie, dziewczyna, może kobieta, po prostu z sympatią niesłychaną patrzy na fotografa. To, co mnie fascynuje, to świetnie w tych i w innych zdjęciach, które będę dzisiaj pokazywał, świetnie uchwycone realia epoki. To jest portret kobiecy, a teraz dla odmiany pokażę portret męski, który zrobiony jest w Brodnicy. No słuchajcie, jest to mistrzostwo świata absolutne, mimo że sam Jerzy Rygiel mówił, że on nie lubi portretować. Po prostu tak wyglądała Polska cała. Nie, tu jest akurat Brodnica, ale nie tylko Brodnica, nie tylko Toruń, nie tylko Bydgoszcz. Dwóch panów w charakterystycznych ubiorach dla danej epoki, to znaczy jeden z panów ma nieśmiertelne nakrycie głowy na sobie, mianowicie beret, drugi już taki bardziej jest miejski, to znaczy ma kapelusz, są długie płaszcze zwane jesionkami, są męskie spodnie, które obowiązkowo musiały mieć kanty, takie kanty, że można było dłoń na nich przeciąć. Oczywiście, jeżeli były półbuty, to półbuty musiały być wypastowane i wyszlifowane na tak zwany glans. To zdjęcie jest wspaniałe, to znaczy klimatyczne. Piesek, który stoi gdzieś tam przy ścianie, przewrócony wózek, który kiedyś może do czegoś służył, teraz pewnie służy do zabawy dzieciom. Jakiś kubek, który nagle nie wiadomo dlaczego się tam znajduje. Zdjęcie z 1968 roku, mianowicie taki pan, który chodził z własnym warsztatem na plecach od podwórka do podwórka i ostrzył noże i nożyczki. Oczywiście zdawał na podwórku, wykrzykiwał: ostrze noże, ostrze nożyczki. No to natychmiast wychodziły panie, które chciały wykorzystać tą sytuację, bo opłaty były naprawdę niewysokie za ostrzenie tych noży czy nożyczek. No ale dzięki temu ten człowiek zarabiał na życie. Nie tylko, powiedzmy, no, portrety ludzi, kobiet, mężczyzn, ale także znakomicie zrobiony portret koni na Rybim Rynku w Bydgoszczy. To miejsce istnieje do dnia dzisiejszego. Jest jednym z ładniejszych miejsc na Starówce Bydgoskiej. Mistrzostwo świata Jerzego Rygla polegało na tym, że on potrafił również w tej technice tonorozdzielczej, czyli w izochelii, stworzyć portret. Jest to trudne, dlatego że przez to, że zdecydowanie oddzielamy światła od tonów, aż do ciemności, jest to bardzo niełatwa sprawa, żeby, nie daj Boże, stworzyć
wrażenie jakiejś niezdrowej cery. Tutaj mamy żywy portret, można powiedzieć, że to jakiegoś pana, który nawet mógł być właścicielem owych koni, ale też potrafił zrobić portrety przyjaciół. Na przykład słynny portret Łukasza Płotkowskiego z Bydgoszczy, który jest bardzo trudnym portretem przede wszystkim dlatego, że jest profil sfotografowany. Bardzo niewielu ludzi można sfotografować z profilu, a poza tym to rozdzielenie świateł od cieni, to kilka stopni, nie stwarza tutaj bardzo negatywnego wrażenia. Czasami fotografował tych swoich przyjaciół, uzyskiwał coś, co ja bym nazwał zawieszenie w czasie. To znaczy tutaj mamy portret rzeźbiarza Dędkosia. Ten człowiek mógłby żyć w każdym wieku europejskim i może tylko okulary zdradzają, że to jest wiek XX. To jeśli chodzi o jego umiejętności portretowania. Teraz chciałbym wrócić do architektury. I właśnie w architekturze, znaczy w tych fotografiach architektury, fotografiach artystycznych, czyli fotogramach Jerzego Rygla najbardziej uwidocznione jest jego mistrzostwo. On wybierał fragmenty tej rzeczywistości, która go otaczała. Od razu musiał, fotografując później pentagonem Sixtel, który miał właściwie przez całe życie, on do końca życia fotografował tym pentagonem. Fotografując tym pentagonem musiał od razu zobaczyć, że ten motyw, czyli ten element architektoniczny nadaje się potem do izohelii. Potem możemy zrobić izohelię. Tu akurat zrobił zdjęcie zimą. Widać, że śnieg jest na latarni, śnieg jest na drzewie, śnieg jest na ziemi. I jest to bardzo bliskie grafice. No tu mamy zupełnie prawie że rysunek. To jest Bydgoszcz, młyn, też sfotografowany zimą, co zresztą widać po dachach. Dachy są białe. To jest bardzo charakterystyczny element Bydgoszczy, mianowicie z pichrze przy Brdzie, które mają bardzo fajny kształt, uzyskany po prostu przez stromiznę dachów, która miała swoje uzasadnienie tam ze względów wentylacyjnych i tak dalej. Dzisiaj jest to budynek należący do muzeum w Bydgoszczy. Taka fajna ulica Zaułek w Bydgoszczy, która mogłaby się zdarzyć w każdym mieście. No u nas to jest na przykład ulica Ciasna, że nagle między dwoma potężnymi spichlerzami pojawia się bardzo ważne przejście komunikacyjne. Następny rozpoznawalny zabytek Bydgoszczy, to są chyba jeden z najstarszych w Bydgoszczy, kościół Klarysek, element toruński, mianowicie kościół świętego Jakuba, sterczyny gotyckie. Jerzy Rygiel był członkiem okręgu bydgoskiego, okręgu toruńsko-bydgoskiego, potem okręgu kujawsko-pomorskiego. Był człowiekiem, który bardzo często odwiedzał Toruń, gdyż był osobą bardzo lubianą. Próbował namówić młodych ludzi na kontynuację tej techniki izohelii. No, nikt się nie odważył, bo nikt nie miał takiej żmudnej precyzji. To jest kamienica przy łuku Cezara. Tym razem widok na wieżę ratusza. Takim częstym motywem, który się pojawiał u Jerzego Rygla, była linka z wiszącymi rzeczami upranymi. To się pojawia wszędzie, gdzie tylko był, gdzie jednocześnie mógł tą linkę zobaczyć, to ją zobaczył i sfotografował. No tutaj ją sfotografował w Toruniu i napisał rzeczywistość, bo tak to wyglądało w tym czasie. Każdy miał telewizor i każdy stawiał antenę na dachu i taka była pajęczyna niesłychana na wszystkich dachach w Toruniu. Zauważcie, że tylko w światłach jest z tym zwisającym praniem. Taki rozpoznawalny bardzo element. Kawiarnia, kiedyś kawiarnia i restauracja pod Modrym Fartuchem. Do dzisiaj funkcjonująca jako
restauracja, piwiarnia. I tu mamy starą architekturę Bułgarii. Zrobił specjalną wystawę poświęconą starej architekturze Bułgarii, która była pokazywana w Bydgoszczy, w Toruniu, w Warszawie, w Bukareszcie. Znaczy w tej Bułgarii czuł się znakomicie, bo tam też znajdował mnóstwo zaułków, różnych uliczek o dziwnych kształtach. Czy powiedzmy bardzo graniczna Izohelia, gdzie w zasadzie mamy tylko 3 tony, tą głęboką czerń i płaską zupełnie biel, czyli światło. To są eksperymenty, które go fascynowały. Był przy tym niesłychanie pracowity, jeżeli coś tylko wymyślił, natychmiast musiał sprawdzić i on no i miał oczywiście efekty. Czy powiedzmy, popatrzcie, mógłbym to pokazywać bez końca po prostu. Ja jestem zafascynowany tak samo, jak to widziałem pierwszy raz i tak samo po dzień dzisiejszy. Monumentalne drzewo sfotografowane w monumentalny sposób. Jerzy Rygiel bardzo często sepiował te swoje odbitki i myśmy mieli wrażenie, że one są zrobione na jakimś starym papierze, gdzieś znalezionym na strychu, gdzieś powległ go emulsją fotograficzną, zrobił zdjęcie. To był przemyślany, bardzo rozsądny zabieg. Za każdym razem ta fotografika, ten fotogram Jerzego Rygla miał nieco inną tonację. Nawet na tej samej wystawie było widać, że fotograf fotografuje przestrzeń, w którą uderza struna światła słonecznego, odbija się i wraca do fotografa. To są obrazy energetyczne. No i może, wiecie, przydałoby się bardzo pokazać samego pana Jerzego, takim, jakim go pamiętam, jakim go chcę pamiętać. Tak wyglądał jako człowiek dojrzały. I tak właściwie mijały lata, dziesiątki lat i takim samym był. Jakby czas był do niego bardzo łaskawy. To jest krajobraz jego dzieciństwa. Krajobraz jego młodości. Wtedy rzeczywiście ta Polska tak wyglądała. Jerzy zrobił to znakomicie po prostu. A to ograniczenie się do kilku tonów, czyli technika tonorozdzielcza i zwana izohelią, pozwoliła mu wyeliminować rozmaite rzeczy, które były niepotrzebne w obrazie. Powszechnie lubiany był i popatrzcie, w roku 1996 ukazała się taka publikacja Moje miasto, gdzie są fotogramy Jerzego Rygla i wiersze poetów bydgoskich. Może pokażmy, jak to wygląda w środeczku. Oto w środeczku to wygląda tak, że jest izohelia Jerzego Rygla i jest wiersz Zdzisława Próża, znanego nie tylko bydgoszczy poety, satyryka bydgoskiego. To jest połączenie tych dwóch pasji życiowych, to znaczy połączenie Jerzego Rygla drukarza i Jerzego Rygla artysty fotografika. Na przykład w 2006 roku ukazała się fajna książka Bydgoszcz Jerzego Rygla i poetów, która składa się ze zdjęć artysty fotografika i tekstów poetów, ale tym razem te teksty są rodzajem wspomnień, gdzie albo poszczególni autorzy odnoszą się do konkretnych zdjęć Jerzego Rygla, te zdjęcia wywołują pewne emocje, te emocje opisują,
Albo też robi to sam Jerzy Rygielm. Chciałbym wam jedną rzecz pokazać. Ulica, która się zmienia, nie zmienia przez długi okres czasu, mianowicie ta ulica Grodgera, która wygląda ni to na ulicę XIX-wieczną, ni to na ulicę współczesną, ni, a zdjęcia są zrobione w roku 98, 99. Coś takiego się dzieje z naszymi wspomnieniami. To znaczy, my pamiętamy ten najfajniejszy okres, czyli okres dojrzewania w najdrobniejszych szczegółach, a potem czasami nam trudniej powiedzieć, co robiliśmy za 30, 40, 50. Na koniec chcę pokazać moje ostatnie spotkanie z Jerzym. To jest rok 2018. Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, mieszczące się jeszcze wówczas w starej siedzibie, to znaczy było to wspaniałe otoczenie. Rok później, 25 października 2011 roku, pan Jerzy Rygiel zmarł. Jeśli popatrzymy na to, co po sobie zostawił, to po sobie zostawił coś niesłychanie cennego.